Cały czas jestem chora, więc dzisiaj będzie raczej krótko. Całkiem niedawno kupiłam kolejne trzy książki, które wydawały mi się całkiem obiecujące, jeżeli chodzi o naukę projektowania, jednak nie chciałam za dużo o nich mówić, bo chciałam je najpierw przeczytać i sprawdzić, czy faktycznie są warte uwagi. Żeby było ciekawie, dwie z tych trzech książek to są książki, które mam na Kindlu, co bardzo rzadko mi się zdarza, bo zdecydowanie wolę mieć książki w wersji papierowej, zwłaszcza takie książki, które służą mi do nauki. Pierwsza książka to książka, która bardzo, bardzo mnie zaskoczyła, bo słyszałam o niej już od dawna, widziałam ją też na półkach i podchodziłam do niej z wielką rezerwą. Powód jest dosyć prosty. Jej tytuł, Design dla hakerów, nie brzmi jak typowa książka o projektowaniu. W zasadzie brzmi jak książka, która jest złą książką o projektowaniu. I co ciekawe, ten tytuł chyba nie tylko mnie wprowadził w błąd, ponieważ czytając opinie na temat tej książki, widziałam wiele zarzutów ze strony programistów i osób zajmujących się kodowaniem, które oczekiwały, że właśnie w książce Design dla hakerów znajdą wszystkie odpowiedzi związane z designem i nie będzie to typowa książka o projektowaniu dla projektantów. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Design dla hakerów to nie jest książka dla hakerów, ani dla programistów, ani dla frontendów, chyba że tych zainteresowanych projektowaniem. To jest książka jak najbardziej skierowana do osób, które interesują się projektowaniem i chcą zacząć swoją przygodę z tą materią. Także mimo mylącej nazwy, zawartość jest naprawdę całkiem wartościowa. Co więcej, tutaj naprawdę mocno przekrojowo poruszony jest temat takich podstaw projektowania. Jest bardzo dużo rzeczy związanych z typografią i takimi naprawdę banalnymi rzeczami dla osób, które już się tą typografią zajmują, ale o których trzeba gdzieś tam kiedyś przeczytać i o których trzeba się dowiedzieć. Dowiemy się, czym się różnią fonty szeryfowe od bezszeryfowych, jakie są rodzaje i jakie są klasyfikacje w ogóle tych krojów pisma. To jest też umieszczone w takich dodatkach, czyli jak przejdziemy przez książkę, tej typografii nie ma aż tyle w całej treści książki, natomiast jeżeli jesteśmy zainteresowani samą typografią, to na samym końcu w dodatkach znajdziemy również takie poszerzenie tematu. Znajdziemy tutaj informacje dotyczące kompozycji, dotyczące koloru. Wszystko jest pisane takim prostym, łatwym do zrozumienia językiem, więc jeżeli zaczynacie dopiero i chcecie nauczyć się takich podstaw projektowania, to ta książka jest naprawdę bardzo dobrym wyborem, tym bardziej, że jest w języku polskim, co rzadko się zdarza w przypadku lektur dla nas, projektantów. Drugą książką, którą również sobie kupiłam w wersji cyfrowej, chociaż tutaj poleciłabym Wam raczej wersję papierową, to Graphic Design The New Basics. I to nie jest nowa książka. Pierwsza edycja tej książki powstała w 2008 roku, w 2015 natomiast została wydana druga poprawiona wersja. I autorkami tej książki są Ellen Lapton i Jennifer Cole Phillips. Obie panie są, oprócz tego, że zajmują się projektowaniem, są świetnymi edukatorkami. One wykładają, prowadzą wykłady gościnne, jeżdżą i opowiadają o designie. I mają również na Skillshare.com swój kurs, który dotyczy właśnie treści tej książki. Jest taką, powiedziałabym, trochę zajawką i trochę reklamą tej książki, bo właśnie o tej książce dowiedziałam się z tego kursu. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te panie opowiadają o designie, to można właśnie zerknąć sobie na 30-dniowy darmowy okres próbny na Skillshare, sprawdzić ten kurs, wszystko Wam podlinkuję w opisie filmiku i wtedy będziecie wiedzieć, czy to są zagadnienia dla Was, czy to jest dla Was interesujące, bo naprawdę uważam, że warto. O podstawach projektowania graficznego mówi się w książkach i kursach online bardzo mało. Tymczasem no, podstawy to są podstawy. Wy musicie to wiedzieć, musicie umieć pracować z tymi podstawami, bo jeżeli nie będziecie znać podstaw, to na nic Wam te wszystkie super efekty w Photoshopie, na nic Wam znajomość wielu programów, ponieważ program za Was nie ułoży tego wszystkiego w kompozycję, nie sprawi, że coś będzie wyglądało lepiej lub gorzej, a wprawne oko osoba, która będzie Was kiedyś zatrudniać, a jest związana z projektowaniem, będzie wiedziała, że próbujecie zatuszować pewne braki po prostu efekciarstwem. Dlatego po tą książkę mogą sięgnąć nie tylko graficy, którzy będą, nie wiem, projektować plakaty czy identyfikację wizualną, ale również sprawdzi się doskonale dla projektantów interfejsów i projektantów UX, więc zachęcam Was do tego bardzo serdecznie, zerknijcie na tą książkę, jest ciekawa. O tej książce już trochę mówiłam, wspominałam, gdzie się pokazywałam na Instagramie i o tej książce wiedzą już osoby, które brały udział w lutowym typu wyzwanie 2, bo mówię o Web Typography, która
była właśnie do wygrania za największą aktywność w wyzwaniu ludowym. Także to, jeżeli chcecie sprawdzić, czy książka mi się podobała i czy uważam, że były w niej wartościowe treści, to trzeba zawsze zerknąć mnie na półki, jak wygląda ta strona książki, bo z reguły zaznaczam tam sobie sticky notesami albo jakimiś zakładkami ciekawe, warte uwagi, zapamiętania, informacje, więc tutaj jest ich całkiem sporo. I wiecie, no typografia to jest taki mój trochę konik. Ja siedzę w typografii, strasznie się typografią interesuję, jaram od takiej strony czysto teoretycznej jakby historii samej typografii, po takie zagadnienia praktyczne, które przydają mi się w codziennej pracy. I na dobrą książkę o typografii webowej czekałam naprawdę bardzo długo. I dopiero Richard Rutter wydał tą swoją książkę sam i bezpośrednio od niego możecie tą książkę zamówić. W związku z tym, że książka nazywa się Web Typography, nie będzie to książka skierowana do wszystkich, którzy pracują na komputerach i zajmują się typografią taką cyfrową, ponieważ to jest ściśle związana książka z projektowaniem stron internetowych. Książka jest świetna nie tylko dla projektantów, ale dla frontendów, ponieważ ja nie ukrywam, z wielu rzeczy w tej książce korzystać nie będę, ponieważ są tutaj dokładnie opisane skrypty i jakieś CSS-owe wartości, z których osoba, która będzie składać potem projekt, może korzystać. Dla mnie one nie są ważne. Dla mnie ważne jest, żeby frontendowiec, który będzie składał mój projekt, właśnie takie rzeczy znał. Natomiast dla mnie, jako projektanta, wartością jest to, że ja wiem, że te rzeczy można zrobić i że one są supportowane przez tą i przez tamtą przeglądarkę, bo to wszystko jest tutaj opisane. Więc to jest taki łącznik tych dwóch światów, frontendu i designu, i dlatego mam takie mega ciśnienie na to, żebyście poznali tę książkę, bo uważam, że jest naprawdę świetna. To jest dobra książka i wrzucam Wam link do sklepu tego pana, żebyście mogli sobie zamówić, bo jest naprawdę warta uwagi. Przypominam Wam tylko, że macie ostatnią chwilę, dosłownie ostatnią chwilę, bo dzisiaj do końca dnia zbieramy zgłoszenia do konkursu barcampowego, product campowego, gdzie do wygrania są dwie wejściówki na barcamp odbywające się ostatniego dnia product campa. Więc wystarczy odpowiedzieć tylko na jedno pytanie i wysłać je na maila. Wszystkie szczegóły macie w opisie tego filmiku. Także spróbujcie swoich sił, bo myślę, że naprawdę warto być tam i będzie okazja napić się wspólnie piwa, kawy, herbaty, nie wiem, czegoś tam. To tyle. Ja już wracam. Chcę już spać.